Państwo, otwieram 32. sesję Rady Miejskiej w Rybnicach, zwołaną w trybie zwyczajnym. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż dzisiejsze obrady są prawomocne. Ustawowy skład Rady 15 radnych. W dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych. Witam serdecznie panią burmistrz. Witam panią skarbnik. Witam przewodniczącą Zarządu Miasta Rybnice. Witam wszystkich sołtysów. Witam wszystkich panią radną i panów radnych. Szanowni państwo, otrzymaliście państwo porządek obrad. Czy do tego porządku są jakieś uwagi, propozycje? Jeżeli nie, czytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Trzeci, przyjęcie protokołu z 31 sesji. Punkt czwarty, interpelacje. Punkt piąty, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 31 przez 204 przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku. Ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31 przez 205 przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Rybnice. Dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem tarnowskim. Jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miasta Tarnowa. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rybnice, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rybnice. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 przez 170 przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rybnice, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rybnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 48 przez 348 przez 10 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 52 przez 374 przez 10 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 15 października 2010 roku w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybnicach oraz warunki jego funkcjonowania. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwalniania z opłat i trybu ich pobierania. Punkt 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Rybnicach i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Rybnicach na 2013 rok. Punkt 19. Wolne wnioski, zapytania i 20. Zamknięcie 32. sesji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przyczynanego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy w związku z tym do punktu trzeciego już porządku obrad, mianowicie przyjęcia protokołu z 31 sesji Rady Miejskiej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 31 sesji Rady Miejskiej w Rybnicach bez czytania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt czwarty. Czy ktoś z państwa radnych chce złożyć interpelację na dzisiejszej sesji? Nie widzę.
chciałam przekazać projekt uchwały w związku z tym, że zmieniła się ustawa śmieciowa, żeby na następnej radzie lub komisji wspólnej przedyskutować propozycję przeliczenia od mieszkańca śmieci. Więc przekazuję to, że panu przewodniczącemu, no bo jest możliwość, bo się zmieniła uchwała, która będzie podpisana jeszcze w Sejmie, opracowywana. Więc my mamy uchwalone, możemy zmienić, bo jest mieszana metoda dostosowania możliwa. Więc przekazuję do analizy i również przekazuję do analizy w związku z potrzebą pozyskiwania funduszy unijnych i funduszy w gminie, ciał, które proponuję do sprzedaży, również do analizy następną radę, żeby rada się przydziała. Jako materiały do opracowania. Dziękuję bardzo. To ja, przechodząc już do punktu 5 porządku obrad, bym prosił panią burmistrz o przekazanie informacji z działalności w okresie międzysesyjnym. Witam państwa bardzo gorąco. Przepraszam, że troszkę zawieszanie zrobiłam, ale wczoraj do późna byłam na forum wójtów burmistrzów. Troszkę nie jestem może tak pragmatycznie przygotowana do dzisiejszego sprawozdania, natomiast już przystępuję do działań, bo chciałam państwu przekazać jeszcze inne informacje. Więc zaczęłam od spraw bieżących. Wiemy, że ustawa śmieciowa została zmieniona przez Sejm. Myślę, czekam na podpis pana prezydenta i wtedy będziemy gotowi. Możecie państwo dyskutować sobie inny wariant, bo jest dopuszczalna metoda mieszana, dlatego przygotowałam na dzisiaj też tą uchwałę, żebyście się dyskutowali. Sprawa następna, to już działki, o których mówiłam, przygotowaliśmy według wyceny orientacyjnej działki do sprzedaży. Jeżeli rada będzie sobie życzyła, są to działki, które można sprzedać. I sprawozdanie. W tym okresie międzysesyjnym podjęte zostały następujące uchwały. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku. Uchwała w sprawie podjęcia wieloletniej prognozy finansowej w związku ze zmianą uchwały budżetowej. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu gminy Ryglice. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem tarnowskim. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miasta Tarnów. Uchwała w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Ryglice, którym właścicielem są jest gmina Ryglice. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w gminie i zasady korzystania z tych przystanków. Uchwała w sprawie zmian do uchwały w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołów interdyscyplinarnych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy ośrodku przy GOPS-ie w Ryglicach. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i płatności za usługi opiekuńcze, zwalniania od opłat, tryb i ich tryb pobierania. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych za okres dłuższy niż 3 lata, nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Ryglicach i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ryglicach na 2013 rok. Wydane zostały następujące akty prawne w Urzędzie Gminy. Zarządzenie nr 396-403 w sprawie zmiany budżetu. 397-404 w sprawie zmiany planu finansowego, 397 w sprawie zmiany UBF-u, zarządzenie nr 399 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania ofert na konkurs upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki, rekreacja ruchowa, zarządzenie nr 400 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Ryglicach na 2013 rok, zarządzenie 402 w sprawie planu administracji rządowej, zarządzenie nr 403 w sprawie upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Wydano 4 decyzje pozytywne w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 4487 zł plus 1989 zł odsetki. Wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Wydano 1 decyzję w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia
rad zarządzania podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. Działalność w zakresie inwestycji. Odebrano roboty budowlane, adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym Perła Lubcza na ośrodek rehabilitacyjny w Lubczach. Trwają prace przygotowawcze do odbioru sanitarnego i do odbioru przez odpowiednie organa celem uruchomienia rehabilitacji. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz przekazano plac budowy pod zadanie budowa, przebudowa i nadbudowa wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubcza w gminie Rybnice. Podpisano umowę na roboty budowlane na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa Północ, gmina Rybnica, etap pierwszy. Działalność w zakresie drogownictwa. W 27 grudnia wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie składania wniosków z FOGR-u. To są drogi do pól. Wybieramy teraz, które drogi w tej chwili możemy z tego zadania skorzystać. Trzeciego złożona zostało rozliczenie drogi, odbudowa drogi gminnej miejscowości Rybnice BMA. Realizowane w ramach dotacji na ustawie o usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. 4 stycznia został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługę pod nazwą rozwóz żużla na gminie Rybnice. Dnia 23 stycznia została podpisana roczna umowa między gminą Rybnice a panem Wyskiem na nadzór inwestorski. Trwają również przygotowania do drobnych zamówień i drobnych robót. Trwają również przygotowania dotyczące przetargu nieograniczonego na zakup wraz z zakupem gruszywa łamanego na place wskazane. I tutaj dotyczy to szczególnie środków z Funduszu Słowackiego oraz środków dodatkowych. Działalność w zakresie zamówień publicznych. Ogłoszono następujące przetargi. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej przypompowania Zalasowej. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie przyjmowania i doręczenia przesyłek. Dowóz dzieci do szkół w gminie Rybnice. Dowóz dzieci z miejscowości Kowalowa do szkoły podstawowej w Kowalowej. Część druga, dowóz dzieci z miejscowości Rybnice do szkoły podstawowej w Rybnicach. Część trzecia, dowóz dzieci z miejscowości Zalasowa do zespołu szkolno-przedszkolnego w Zalasowej. Część czwarta, dowóz dzieci z miejscowości Lubcze do zespołu szkolnego, do zespołu szkół w Lubczy. Również został ułożony przetarg rozbudowa, przebudowa i odbudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Lubcza, o którym już mówiłam, i rozwóz żużla paleniskowego na terenie gminy Rybnice. Spotkania uroczystości na terenie gminy Rybnice, 6 stycznia spotkanie opłatkowe połączone z nadaniem tytułu honorowego obywatela gminy Rybnice panu pułkownikowi Jerzemu Petkiewiczowi z Pichlerzu. 8 stycznia w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się spotkanie poświęcone sprawie projektu planu zadań ochrony nad obszarem Natura 2000 Biała Tarnowska. Spotkanie w moim imieniu uczestniczyła pani Małecka w tym spotkaniu. 8 stycznia uczestniczyło spotkanie z wojewodą małopolskim, panem Millerem, które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, gdzie było omówione wiele zagadnień dotyczących nowych zadań w związku z uczestnictwem w Unii Europejskiej do nowych projektów i również była omawiana szczegółowo sprawa Górnej Wisły, czyli remontów do rzeczy, remontów mostów, remontów pogłębień, melioracji szczegółowej i innej. 12 stycznia było zebranie w OSP w Kowalowej, gdzie przyjrzył prezes, miałam zaproszenie. 14 stycznia spotkanie samorządowców z powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, wicemarszałkiem Romanem Ciepielą oraz członkami zarządu panem Sorysem. Spotkanie odbyło się w Tarnowie. 16 stycznia odbyło się spotkanie z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego w Zalasowej, gdzie brałam udział i wykład prowadził gość zaproszony przez Zalasową Włodzimierz Bernacki. Dotyczyło powstania styczniowego w perspektywie współczesnej wolności. 21 stycznia w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju. W tym roku srebrny medal oznaczona została pani Maria Piątek z Joni jako matka żołnierzy, wielu żołnierzy, synów, którzy brali udział w wojsku, w szkoleniu wojskowym, byli żołnierzami. 26 stycznia zebranie OSP w Zalasowej. 28 stycznia w Krakowie odbyło się kolejne forum wójtów burmistrzów. Tym razem na spotkaniu brał udział pan Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej oraz pani Krystyna Szumilas, minister pracy narodowej. I tu krótko powiem państwu z tych spotkań, przepraszam, ale stan.
stan zdrowia trochę mi utrudnia mówienie, ale to sobie. Z najciekawszych spraw, które wczoraj tam na tym spotkaniu, co byłam, usłyszałam, to jest to, że już w 2013 roku będą refinansowane dotacja do dzieci do przedszkolnych. Będzie to kwota 303 zł na rok, na jedno dziecko. Progresywnie ona będzie rosła, sukcesywnie będzie rosła do kwoty 1500 w którymś tam roku. Również stawia się nacisk na żłobki, oczywiście przede wszystkim w aglomeracjach miejskich, tam gdzie tych dzieci jest bardzo dużo i nie mają opieki, ale przede wszystkim na dofinansowanie i na tak zwane opiekunki, którego może znaczyć do dzieci do 3 lat. Chciałam Państwu powiedzieć jeszcze. Ze spraw ciekawych, jeżeli chodzi o opiekę nad małymi dziećmi, pan Kamysz, minister Kamysz mówił, że wejdzie raczej na pewno ta ustawa o urlopach macierzyńskich długich i że będzie karencja 24 miesiące do tyłu, czyli będzie to jeszcze obejmowało matki, które tam jeszcze się urodziły. I to lada chwila ma wejść, ma być podpisane. Myślę, że rozwiąże to problem wielu rodzin. Na macierzyńskie pani ma szansę się wrócić, właśnie liczyłam, myślałam o pani skarbnik, że ma szansę się wrócić. I no ja już tej szansy nie mam. Dlaczego nie ma szansy? Ma szansę. Ma szansę. 24 miesiące do tyłu. Do przodu. Do przodu. Jest to taka ważna sprawa. Poza tym Ministerstwo Pracy brało tutaj wzór z Anglii, z innych krajów, gdzie te Polki rodzą dzieci i mają lepsze warunki socjalne, dlatego tu również mówi się o objęciem większym rodzin młodych, czyli matek bądź ojców, które mają małe dzieci. Sprawą następną, którą się będę zajmowała polityka społeczna, to jest przede wszystkim miejsca pracy dla ludzi wykluczonych bez pracy. Będzie wiele nowych programów, myślę, że do nas do tym też dotrą, miejsca pracy interwencyjnej. My zgłaszaliśmy również jako wójtowie, burmistrzowie postulat o tym, żeby wróciły dawne praktyki zielonych miejsc pracy, to z zarządem meliorację prowadzili, gdzie można wiele rzeczy wykonać własną siłą, a miejscowymi ludźmi, więc również będzie brane pod uwagę. Myślę, że tych programów dla bezrobotnych będzie w tym roku dużo, dużo więcej. Był to cały katalog przedstawiony, lada dzień to wszystko ukaże się w mediach. Jeżeli chodzi odnośnie karty nauczyciela, myśmy mówiłam Państwu w Warszawie, byliśmy, występowaliśmy do pani minister o zmianę karty nauczyciela. Niestety nie będzie zmiany karty nauczyciela. Pani minister powiedziała wprost, że w 2009 roku, wprowadzając ustawę przedszkolną, są zawarte pewne postanowienia, które ułatwiają samorządom podjęcie decyzji. Skoro spada liczba uczniów, to automatycznie samorząd musi zlikwidować, zweryfikować sieć swoich szkół. Natomiast jeżeli społeczność lokalna chce prowadzić jakąś szkołę, to jest możliwość przekazywania bądź stowarzyszeniom, bądź osobom prywatnym, o czym to doskonale wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę sieci szkół, do tej ustawy była wymagana zgoda pana kuratora. W tej chwili nie jest obowiązana nawet opinia. Samorząd decyduje, jakie szkoły przekształca, czy robi zbiorcze, czy niezbiorcze, bo subwencja powinna wystarczać na utrzymanie szkół. I nie ma tutaj dyskusji odnośnie zmiany karty nauczyciela. Jest tam tylko zmiana odnośnie paragrafu 30a. Lada dzień to się ukaże, ponieważ nie było jeszcze konsultacji ze związkami zawodowymi, dlatego nie mamy szczegółów przekazanych. Będą na pewno w mediach Państwo dokładnie usłyszycie. Co do urlopów naprowadzania zdrowia, jest taka zmiana, że nie daje lekarz pierwszego kontaktu, tylko lekarz specjalista, czyli lekarz zakładowy. No to się różni. Poza tym w szkolnictwie nic się nie zmienia. Mamy dobry poziom edukacji, natomiast szkoły, właśnie pani mówiła minister, że szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, przez osoby prywatne również wykazują się bardzo dobrymi wynikami edukacji. Wręcz można powiedzieć, że poziom wzrasta, bo ludziom zależy na miejscach pracy i na jakości swojej pracy. Więc ci, co biorą szkoły w swoje ręce, to robią wszystko, żeby maksymalnie te dzieci miały dobrą opiekę, dożywianie, żeby miały bardzo dobre wyniki nauczania. Więc tutaj jest w Państwa rękach wszystko. Nie możecie decydować o tym,
jak ta sieć będzie wyglądała. Co do kosztów, czy nas stać, czy nie, najlepiej radni wiedzą. Co do sieci szkół, też radni wiedzą, jak to wygląda. Czy 80 uczniów mniej, to trzeba zmieniać sieć szkół, czy nie trzeba. Nie będę się teraz wypowiadać. Ostatnio mieliśmy spotkanie wspólne i wiemy na ten temat wszystko. Co poza tym? Poza tym na jednym ze spotkań miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z panem marszałkiem Sorysem i Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2012 zawiera pewne zmiany. Jest trochę innych programów i powiem tak, dalej stawiają na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, to są programy dla indywidualnych osób, dla stowarzyszeń. Budowa pozycji Małopolski w europejskiej współpracy. Strefa aktywności gospodarczej o powierzchni 20 hektarów. Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego. Również nabory będą powtórzone niektóre. Między innymi transport zintegrowany, strefa aktywności gospodarczej o powierzchni równie 200 hektarów, budować pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy i również szkolenia. Na szkolenia Małopolski Urząd stawia bardzo duży ciężar. Byłam również świadkiem wręczenia nagród dla poszczególnych gmin, tak zwanych mądrych gmin, gdzie na szkolenia wydaje się bardzo dużo środków gminy. I te mądre gminy mają tych szkoleń bardzo dużo prowadzonych. Więc my jako nie jesteśmy do mądrych zaliczonych, bo raczej tych szkoleń europejskich mamy mniej, no ale czasu na to jest mniej. Bardzo dużo środków jest przeznaczone w tych latach następnych. Jeżeli chodzi o nabór wniosków z MRPO, wszystkie wnioski do 13 lutego 2013 roku, więc termin jest bardzo krótki. Osoby zainteresowane tymi wnioskami wszystkimi, mam cały materiał wydrukowany z prezentacji multimedialnej marszałka. Do wglądu mogę przekazać, nie będę nawet czytała, ponieważ jak Państwo widzicie, jest trochę dźwigiona i też się to utrudnia mówienie. Natomiast proszę Państwa, u nas w gminie 6 lutego zapraszam Państwa w tej chwili oraz tu mam listę zaproszonych gości, które będę zapraszała. Sołtysów również zapraszam i radę na spotkanie z panem marszałkiem Ciepielą, z radą gminy i z sołtysami, gdzie będziemy mówić o perspektywach rozwoju Małopolski, gdzie pan marszałek Roman Ciepiela osobiście przekaże Państwu to, co najważniejsze w następnym rozdaniu będzie. Więc to jest środa. Proszę zaplanować radę. Termin jest potwierdzony u pana marszałka Ciepieli, więc będzie u nas tutaj, nie wiem, gdzie spotkanie zrobimy, w zależności od dokładnie zaproszonych ludzi. I jeszcze krótkie podsumowanie takich ważnych spraw. Może tak dla informacji Państwa. Minęło połowę kadencji i proszę Państwa, tak krótko tylko przeczytam, co zostało zrobione w gminie, tylko parę linków wrzucę, bo wszyscy dokładnie wiedzą na bieżąco, co zostało robione przed gminą. Przede wszystkim pierwszoplanową inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnych i wodociągu w ramach projektu zbudowanie gospodarki wodno-ściekowej z Lewni rzeka Biała w ramach programu cyfrowy Czysty Dunajec. Generalnym wykonawcą projektu jest spółka Komandorcze Białej. Wartość robót wykonanych na terenie gminy to jest 17 944 920 zł, czego wartość sieci kanalizacji sanitarnej 12 702 000 zł, a wodociągowej 5 242 000. W ramach tej inwestycji powstaje ponad 32 km kanalizacji sanitarnej, 6,7 km kanału tocznego, 18,8 sieci wodociągowej, 19 przepompowni, 3 hydrofornie, 1780 studzienek, 84 hydranty. Poza tym zostają, teraz projektujemy tutaj z gminy, podłączenie wody do miejscowości Lubcza oraz na etapie końcowym ma się ten hydromat, który będzie stał w Ryglicach, gdzie będzie można samodzielnie pobierać wodę pitną, tylko ponosząc koszty za wodę. I tak, w Pistuszowej w ciągu tych dwóch lat
wydano na Bistruszową. Nie będę zadań czytała, bo każdy wie. 716 tysięcy, Pioniny 1077 milion, czy to milion do tysiąc oczywiście. Kowalowa 2 485 tysięcy, Lubcza 1 099 tysięcy. Nie czytam tam 303 jeszcze, tylko czytam co. Ryglice 3 miliony 57 tysięcy 897, jeszcze końcówka. Uniszowa 269 163 tysiące. Wola Lubecka 704 091 tysięcy. Zalasowa 347 tysięcy. Nie wiem, może razem. Milion 587 i 471 tysięcy. To są kwoty, które zostały wydatkowane, policzone przez naszą księgowość. Oprócz tego tutaj mamy inwestycje opisane, gdzie co zostało zrealizowane. Wymiarem naszej pracy, proszę Państwa, jest to, że ranki w Gazecie Krakowskiej, który był w zeszłym tygodniu, zaradni, nieporadni, klasyfikuje naszą gminę na 182 gminy Małopolski odnośnie pozyskania funduszy unijnych na 21 miejscu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych do sprawozdania chce coś spytać? Jeszcze podzielić się. Wszystko wiemy. Szanowni Państwo, punkt kolejny, punkt szósty, sprawozdanie przewodniczącego. I tak, 6 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym oraz w koncercie na Uroczyńskich Leżu w Rybicach. Podczas właśnie tego spotkania miało miejsce uroczyste nadanie tytułu honorowego obywatela gminy Rybice panu doktorowi Jerzemu Pertkiewiczowi. 12 stycznia z kolei w gimnazjum publicznym w Rybicach brałem udział w uroczystym spotkaniu noworocznym. Zresztą braliśmy udział, bo to w zasadzie również i tutaj radni miejscowi uczestniczyli, burmistrz zorganizowany przez zarząd miasta Ryglice. 16 stycznia odbyła się wspólna komisja oświatowa poświęcona zagadnieniom oświaty w gminie Ryglice, a w szczególności funkcjonowaniu szkoły podstawowej w Joninach. Na tej właśnie komisji były przedstawione wyniki audytu, który został przez panią burmistrz zlecony i zostało nam to przedstawione. 20 stycznia uczestniczyłem w dniu seniora w Bistruszowej. Ponadto prowadziłem dyżury w urzędzie gminy, podpisywanie uchwał, pism, odpowiedzi na zapytania. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do punktu kolejnego, punktu siódmego, a mianowicie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 31 przez 204 przez 12 Rady Miejskiej w Rybicach z dnia 28 grudnia 2012 roku. O, może znaleźć, miałem przejść już do prognozy od razu, żeby było szybciej. Bardzo proszę komisję o opinię do tego punktu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, opinia Komisji Ustawodawczej Budżetu Rady Miejskiej w Rybicach z dnia 24 stycznia 2013 roku. Komisja pozytywnie opiniuje bez zgłaszania wniosku uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 201/204/12 Rady Miejskiej w Rybicach z 28 grudnia 2012 roku. Dziękuję. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu pozytywnie bez zgłaszania wniosku opiniuje projekt uchwały. Komisja Rybicka nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani. Ja odnośnie tych uchwał chciałam szybko powiedzieć, co mówiłam dzisiaj na komisji oświatowej, ponieważ w dniu wczorajszym ustaliłam już w końcu ze starostwem, w jakim rozdziale będzie planowana ta dotacja na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, więc proszę tam o zmianę w tabeli drugiej. Z rozdziału 754-95 na rozdział 754-21 zarządzanie kryzysowe. I o taką samą zmianę proszę w załączniku numer 1 dotyczącym planowanych dotacji. Też będzie to ten sam rozdział 754-21. Natomiast w rozdziale 801-46 proszę o poprawienie błędu, który tam znalazłam.
Ogółem w dotacjach i przeznaczeniu dotacji jest to kwota 5 tysięcy, natomiast w szczegółowym opisie dotacji, dotacji dla powiatu tarnowskiego na współfinansowanie działalności samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie jest kwota 4 tysiące, powinno być tam 5 tysięcy, jak w pozycjach powyższych. Została ta kwota po prostu niepoprawiona z roku wcześniejszego. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Jeżeli nie, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 32 przez 214 przez 13 Rady Miejskiej w Legnicach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 31 przez 204 przez 12 Rady Miejskiej w Legnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, artykuł 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Legnicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Wskutek zmian w planie wydatków zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 55 tysięcy złotych z kwoty 5 200 tysięcy 51 zł do kwoty 5 145 151 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 911 451 zł, zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 183 700 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1 050 zł. Paragraf 3. Ustęp 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 55 000 zł z kwoty 9 114 367 zł do kwoty 9 059 367 zł. Na zmniejszenie to składa się zmniejszenie planowanych pożyczek o kwotę 95 000 zł oraz zmniejszenie wolnych środków finansowych o kwotę 150 000 zł. Ustęp 2. Zwiększa się planowane pożyczki o kwotę 95 tysięcy złotych z kwoty 2 088 700 zł do kwoty 2 183 700 zł. Ustęp 3. Zmniejsza się wolne środki finansowe o kwotę 150 tysięcy złotych z kwoty 1 200 tysięcy złotych do kwoty 1 050 tysięcy złotych. Przychody stanowić będą kredyty w kwocie 5 825 667 zł. Pożyczki w kwocie 2 183 700 zł, wolne środki finansowe 1 050 000 zł, jak w tabeli nr 2 do uchwały. Paragraf 4. Ustala się roczne limity dla 1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 6 milionów zł. 2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 400 000 zł. 3. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w związku z finansowaniem działań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej do kwoty 514 216 zł. 4. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 1 911 451 zł. 5. Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania budowa stałego targowiska w Rybnicach do kwoty 1 zł. 6. Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Rybnice, etap pierwszy do kwoty 835 700 zł. 7. Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania odnowa centrum wsi Zalasowa do kwoty 253 000 zł. 8. Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania odnowa centrum wsi Lubcza do kwoty 95 000 zł. Paragraf 5. Upoważnia się burmistrza Rybnic do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości określonej w paragrafie 4 ustęp 1 niniejszej uchwały. Zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do maksymalnej
wysokości określonej w paragrafie 4 ust. 2 niniejszej uchwały. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku z finansowaniem działań ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej do maksymalnej wysokości określonej w paragrafie 4 ust. 3 niniejszej uchwały. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu do maksymalnej wysokości określonej w paragrafie 4 ust. 4 niniejszej uchwały. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zadania pod nazwą budowa stałego targowiska w Rybnicach do maksymalnej wysokości określonej w paragrafie 4 ust. 5 niniejszej uchwały. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Rybnice, etap pierwszy, do maksymalnej wysokości określonej w paragrafie 4 ust. 6 mniejszej uchwały. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania pod nazwą odnowa Centrum Wsi Zalasowa do maksymalnej wysokości określonej w paragrafie 4 ust. 7 niniejszej uchwały. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania pod nazwą odnowa Centrum Wsi Lubcia do maksymalnej wysokości określonej w paragrafie 4 ust. 8 niniejszej uchwały. Spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec roku, każdego roku wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Paragraf 6. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu gminy Rybnice w roku 2013 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 013 256 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Budżet po zmianach wynosi dochody 33 620 920 złotych 45 groszy, przychody 9 059 367 zł, kredyty 5 825 667 zł, pożyczki 2 183 700 zł, wolne środki finansowe 1 050 000 zł, razem 42 680 287 zł 45 groszy. Wydatki 38 766 701 zł 45 groszy. Rozchody 3 914 216 zł. Razem 42 680 287 zł 45 groszy. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymujące. Stwierdzam, iż uchwała większością głosów została przyjęta. Punkt 8, Szanowni Państwo, w porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31/205/12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Bardzo proszę komisję o opinię. Przewodniczący, Komisja Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje bez zgłaszenia wniosku projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31/205/12 Rady Miejskiej w Rybnicach z 28 grudnia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice.
Komisja Nadzwyczajna Kultury i Sportu pozytywnie do zachowania wniosku w imieniu projektu uchwały. Komisja rewizyjna nie zaopiniowała tej uchwały. Proszę bardzo, pani. Ja proszę jeszcze o zmianę wielkości planowanych wynagrodzeń. W roku 2013 w związku z tym, że zarządzenie zostały zwiększone wynagrodzenia w związku z dodatkowym wynagrodzeniem dla nauczycieli, które jest wypłacone do końca stycznia i będzie to kwota na wynagrodzenie 16 milionów 430 tysięcy złotych. To jest informacja dla tych pierwszych komisji, które miały swoje obrady, ponieważ na komisji osobowej dzisiaj już jest poprawiona ta wersja. Dziękuję bardzo. 440 tysięcy 199 złotych. Jak na razie dołożyliśmy 260 tysięcy niecałe, ale to jest dołożone tylko do tej wielkości, jaką teraz przekraczają. Pewnie kolejne 2-3 miesiące pokażę następne niedobory, ponieważ oni już chcieli, żeby im dać całość dodatku, czyli to jest około 500 tysięcy złotych, ale w związku z tym, że rezerwy było tylko 300 tysięcy, było to po prostu na dzień 24 stycznia niemożliwe. Pewnie w kolejnych 2-3 miesiącach ten problem znajdzie się pojawi. Trzeba go załatwić, czy ustalać. Jeżeli nie ma pytań, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 32/215/13 Rady Miejskiej w Rybicach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32/205/12 Rady Miejskiej w Rybicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 226, 227, 228, 230 ust. 6, artykuł 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miejska w Rybicach uchwala co następuje. Paragraf 1, ust. 1. W związku ze zmianami w planie przychodów i wydatków budżetu gminy Rybnice na 2013 rok wprowadza się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice na lata 2013-2028, które po zmianach otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głos wstrzymujący. Stwierdzam, iż uchwała większością głosów została przyjęta. Kolejny punkt porządku dzisiejszej sesji to jest przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Rybnice. Proszę poszczególne komisje o opinię do tego projektu. Panie Przewodniczący, Panie Państwo, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Rybnice z wnioskiem o wprowadzenie zapisów paragrafu 11 ust. 5 stanowiącym o tym, że Rada Miejska wybiera ze swojego grona jednego wiceprzewodniczącego Rady i ewentualne konsekwencjami, jeżeli zostanie to przegłosowane, bo w kilku tam jeszcze punktach w statucie jest zapis o tym, że Rada wybiera swojego grona od jednego do dwóch wiceprzewodniczących. Komisja rewizyjna pozytywnie z wnioskiem, takim samym jak u ja rozumiem, że jest wniosek, ażeby w punkcie, w paragrafie 11, ust. 5, gdzie dotychczasowe sformułowanie brzmi, iż Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących, nawiasie od 1 do 2, bez względu większości głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Punkt ust. 5 brzmiał, iż Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego. Z konsekwencją tam zmiany w paragrafie 12. Proszę bardzo, kto w tej sprawie proszę zabrać. Szanowni Państwo, Przewodniczący, według mojego zdania, jeżeli jest zapis, że możemy my jako Rada wybrać jednego lub dwóch, to naszą decyzją jest, jeżeli chcemy wybrać jednego, to wybieramy jednego, chcemy dwóch, to mamy dwóch. Teraz, jeżeli podejmiemy uchwałę odnośnie zmiany, że mamy jeden wiceprzewodniczący, po wejściu uchwały w życie jednego wiceprzewodniczącego będziemy musieli pozbawić funkcji. Tak to odnośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo. Macie, komisja statutowa w tym punkcie celowo zostawiła taką możliwość do dyspozycji rady jednego lub dwóch. Tak jak tutaj pan radny to podkreślił, dlatego tej zmiany nie wprowadzaliśmy, no ale oczywiście po to był projekt statutu przekazany na komisji, żebyście Państwo mogli się wszyscy w tym temacie wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej głosów, to złożony wniosek poddamy pod głosowanie. Nie widzę. Pytam w związku z tym, kto z Państwa radnych jest za złożonym wnioskiem, by w paragrafie 11 w ustępie 5 zmienić zapis na Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem złożonego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymujących 4. Stwierdzam, iż wniosek został przyjęty. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej głosów co do tej uchwały, to chciałbym przystąpić do czytania projektu uchwały z przegłosowanym wnioskiem w paragrafie 11 ustępie 5. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 32 przez 216 przez 13 Rady Miejskiej w Rygnicach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Rygnice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2019 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Rygnicach uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się statut gminy Rygnice w brzmieniu załącznika do uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 24 przez 158 przez 8 Rady Miejskiej w Rygnicach z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Rygnice, dziennik urzędowy województwa małopolskiego nr 547, pozycja 3537 z późniejszymi zmianami. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rygnic. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Stwierdzam, iż uchwała większością głosów została przyjęta. Punkt 10 porządku obrad, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem tarnowskim.
Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opinii do zgłoszenia wniosku w tej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia tylko czy Komisja Rezydenta również pozytywnie do wniosku. Dziękuję. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 32/217/13 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem tarnowskim. Na podstawie artykułu 10 ust. 1 w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Rybnicach uchwala co następuje. Paragraf 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie między gminą Rybnica a powiatem tarnowskim w celu realizacji projektu pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeka Biała Tarnowska w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała jednogłośnie została przyjęta. Kolejny punkt porządku obrad dotyczy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miasta Tarnowa. Proszę o opinię komisji. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje bez zgłaszania wniosków projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miasta Tarnowa. Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Sportu po rezygnie wyrażenia wniosku opinię projekt uchwały. Komisja Rewizyjna również pozytywnie bez wniosku. Dziękuję. Jeżeli nie ma uwag, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 32/218/13 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miasta Tarnowa. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5, artykuł 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Rybnicach uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się z budżetu gminy Rybnice pomocy finansowej gminie miasta Tarnowa z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z funkcjonowaniem lokalnego punktu informacyjno-konsultacyjnego w Rybnicach w 2013 roku. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rybnice w 2013 roku w kwocie 2400 zł. Paragraf 3. Szczegółowe warunki i zasady udzielonej pomocy finansowej będą określone w umowie zawartej między gminą Rybnice a gminą miasta Tarnowa. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała jednogłośnie została przyjęta. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rybnice, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rybnice. I kolejna uchwała może od razu. Szanowni Państwo, to jest uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 25/170/12 Rady Miejskiej w Rybnicach z 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rybnice, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rybnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Prosiłbym komisję o opinię do tych dwóch kolejnych. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opinię do zgłoszenia wniosku projektu do uchwały. Dziękuję. Komisja Oświaty, Nauki i Kultury i Sportu pozytywnie wyrażenia wniosku opinię do uchwały. Komisja Rewizyjna również pozytywnie wniosek.
Jeżeli nie ma pytań, przystępuję do czytania projektu uchwały. Uchwała nr 32/219/13 Rady Miejskiej w Rybnikach dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rybnice, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rybnice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym Rada Miejska w Rybnicach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustanawia się następujące stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych. 1. 5 groszy za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic i paragraf trzeci. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytania uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała została jednogłośnie przyjęta. I czytam projekt kolejnej uchwały. Uchwała nr 32/220/13 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 25/170/12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rybnice, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rybnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym Rada Miejska w Rybnicach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 25/170/12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 sierpnia 2012 roku załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie. Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rybnice, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rybnice, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym. 1. Przystanek komunikacyjny przy ulicy Księdza Jakuba Wyrwy w Rybnicach o numer 01 Rybnice Rynek. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. I paragraf trzeci. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała jednogłośnie została przyjęta. Tylko jeden rynek. Złożysz to czy ulica? To nie jest ulica Księdza. To jest oczywiście. Szanowni Państwo, punkt 15 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 52/374/10 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 15 października. Punkt 14 porządku obrad. Może po tym punkcie podjęcie. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 48/348/10 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Proszę o opinię komisji. Panie przewodniczący, szanowni państwo, komisja również dostarczyła budżetu pozytywnie i opiniuje do zgłaszania wniosków projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję.
Jeżeli nie ma pytań, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 32/221/13 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 48/348/10 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie artykułu 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 6 ust. 1 i ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy uchwala się, co następuje. Paragraf 1. W gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiącym załącznik do uchwały nr 48/348/10 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 maja 2010 roku w rozdziale 1, podrozdziale 4 na stronie 29 wprowadza się następujące zmiany. Punkt informacji wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Ryglice, ulica Księdza Jakuba Wyrwy 2, czynny 2 razy w tygodniu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, uchwała jednogłośnie została przyjęta. Ogłaszam 10 minut przerwy.